Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału, chyba mój ulubiony rozmówca, który już u mnie jest chyba po raz trzeci, czwarty i będzie kolejny, mój imiennik, no człowiek orkiestra, pan od muzyki, a teraz nowe wcielenie. Bartek Króli, witam Jestem. Ciebie serdecznie. Cześć. Z New Jack Swingu, teraz muzycznie przychodzisz francuskie brzmienia elektroniczne. No, stary, byłem na twoim koncercie, wychodzisz do ludzi, bawisz się, dyskoteka. No. Potrzeby rynku, czy teraz taką muzę czujesz? No, słuchaj, jestem boomerem, coś trzeba w życiu robić. Nie jesteś boomerem. Mówimy ci, że jesteś Zeto, zobacz, masz potlenione włosy, jest broda, fajna oprawka okularów. No słuchaj, nie lubię się nudzić, wiesz, lubię po prostu, zawsze lubiłem tańczyć, zawsze lubiłem rozrywkę. I stwierdziłem, wiesz, w pandemii, która była totalnie, no dała mi w kość muzycznie i finansowo i w ogóle wszelako, że muszę po prostu się, że tak powiem, zrewidować, wiesz, muzycznie i zrobić w końcu coś, co będzie zawierało te wszystkie pierwiastki, które mi się po prostu podobają w muzyce, nie? Czyli elementy klasyki, lubianej przeze mnie, elementy muzyki elektronicznej dzisiejszej, odpowiadającej w ogóle za to, że, wiesz, mamy 2023 rok, więc te wszystkie mechanizmy takie klubowej muzyki, treść związana stricte ze mną, z moimi przeżyciami właśnie 40-letniego dumnego boomera. Ale ty nie wyglądasz. I proszę ciebie, co jeszcze tam jest? Dużo Francji. I oczywiście tak, jest Francja i oczywiście są żywe instrumenty, których się nigdy nie wyrzeknę i po prostu ta umiejętność grania. I nadal na basie grasz, widziałem, tak, nadal, bo tak, myślałem, tak, że będziesz miał tylko jakiś syntezatorek, tak, i play. I wiesz, pstryczek tam, wiesz, pstryczek. Ale wiesz co, ja powiem ci, bo właśnie byłem na twoim koncercie w trakcie Next Festu i byłem też w Progresji, jakoś tak chodzę na twoje koncerty. Spoko. Tak wychodzi, mi się dobrze bawię. Naprawdę, bo jest na żywo, bo ja wiem, że ten człowiek wiele godzin spędził przy instrumencie. Oj tak, i cierpię z tego powodu ja i cierpi z tego powodu moja rodzina, ale mam nadzieję, że muzyka zyskuje. Muzyka zyskuje, a nie chciałoby ci tak, wrzucisz, bierzesz jakichś dzieciaków, robisz dla youtuberów muzyczkę, może jakieś teksty. Nie odzywali się do ciebie? A wiesz co, to jest w ogóle wszechświat równoległy, do którego ja nie mam dostępu nawet. To porozmawiamy, bo teraz w modzie, w filmach są multiuniwersa, więc wiesz, tam jest, my mamy jeden równoległy wszechświat, tam jest drugi. Kurczę, ale nie ciągnęło cię? Słuchaj, nie ciągnęło mnie. Mnie ciągnie w ogóle do normalności, do spokoju świętego, do ucieczki od social mediów właściwie i do znalezienia jakiegoś takiego... Jak tak można? Wiesz, artysta, ucieczka social mediów? No to nie popchnie mi rozmowy na Facebooku, Instagramie. Ty, no Piotruś, po co my go to zapisujemy? Ale słuchaj, no to kończymy. Ale wiesz, co jest najgorsze? Równoległy wszechświat. Patrzysz, rozmawiasz z tymi, co mają kilkaset tysięcy obserwujących, a kurwa nawet 100 wyświetleń nie ma. Stary, ja nie wiem, to jest kupowane lajki, powiem ci. No, a wiem, że ty nie kupiłeś swoich. No więc nie kupiłem swoich i powiem ci, że jak myślałem o tym wszystkim, to naprawdę miałem takie stany depresyjne już nawet, wiesz. Sinusoida po prostu mi się jeszcze bardziej sinusoidowała, stary. Ale pamiętam, kiedyś, wiesz, ostatnio gadaliśmy w centrum, jak się spotkaliśmy w pewnym klubie, to ty byłeś uśmiechniętym człowiekiem, nowe życie. No spoko, tak. Może to za sprawą właśnie tego, że wyszedłem świeżo ze szpitala wtedy, czy coś. Tak, wyszedłeś? Bardzo no możliwe. Ja też niedawno wyszedłem, więc luz. Bardzo możliwe. Natomiast dzisiaj jestem takim już troszeczkę nobliwym panem, który uśmiecha się czasami. Tak. Czasami się uśmiecha, tak, ale częściej jednak, kurczę, powiem ci, widzę niedostatki tego wszystkiego, co się dzieje i tak, kurczę, pesymistycznie na to wszystko patrzę. A nie uważasz, że twoja nowa płyta, która ukaże się dzisiaj, wtedy się znowu spotkamy? No. Bo ja tak lubię z tobą tak bardzo często rozmawiać, bo masz dużo tematów, że w końcu ty jako Bartek Królik, nie jako Seastars, nie jako twórca Agnieszki Chylińskiej, nowego wcielenia, nie jako Wonky One, zagościsz w mainstreamie, bo jak słuchałem, jak pierwszego singla z Błażejem Królem, wow. No słuchaj, my się jaramy tą muzyką, ale ja nie sądzę, żeby to przyszło do mainstreamu. Niestety, dlaczego? Słuchaj, żyjemy jakby w takim środowisku, że mamy nieco, w ogóle mówię jakby w naszym imieniu artystów, ale wielu artystów rzeczywiście podziela to zdanie, że żyjemy w takim środowisku, że mamy sprzeczne interesy z szefami stacji radiowych, bo oni po prostu jakby chcą zupełnie innej muzyki, sformatowanej po prostu konkretnie, brzmiącej konkretnie, przekazującej konkretne treści, nawet wokaliści muszą mieć wręcz określony rodzaj głosu, wiesz, jest pewnego rodzaju koniunktura jakby w Ale tym, ty masz subtelny, ciepły...
Na słuchaj, raczej no, na niższy i na wysokich, no więc, i na niskich. Masz uniwersalny głos. Ale to jest właśnie przedmiotem właśnie spornym, ponieważ jeszcze nie jest ten głos usankcjonowany jako taki, wiesz, głos odpowiadający pewnej grupie. A jaki jest głos odpowiadający? Wiesz. Czyli co ma być wyższy, słuchaj, niższy? No, musi być drugi Dawid Podsiadło, na przykład. To takie pipczenie trochę. Ja tak mówię, słuchaj, na taką muzykę. No, przepraszam. Możecie mnie uderzyć, dla mnie to jest pipczenie. Ja nikogo nie oceniam. Ale ja mam prawo bardzo ocenić. Bardzo mi zależy na tym, żeby po prostu było miejsce dla wszystkich. I szczególnie w takich miejscach, od których w sumie zależy twoje być albo nie być, bo wiesz, możemy sobie mówić różne rzeczy, ale dawaj. Mamy internet, mamy niby wolność tego internetu, ale okay, musisz wiedzieć, co trzeba wpisać do tego internetu, wiesz. I ten żeby, internet... I żeby cię algorytm polubił, tak, nie? Żeby polubił. I żeby ci ta rolka, więc, wyskoczyła, o, Bartek Królik, nowy singiel. Więc giniesz w internecie, jak jesteś debiutantem. Nawet jak nie jesteś debiutantem, to też giniesz w tym internecie. To ty nie jesteś debiutantem. A wiesz, co jest najgorsze? I ginę w internecie. Że ja rozmawiam z ludźmi, którzy mają mniej subów ode mnie. To dla mnie jest straszne. No. A ja nie jestem jakiś wysoki, nie nazywam się Kuba Wojewódzki, no, ale stary, naprawdę już mnie to boli. Bo to są zdolni artyści, oni mają mniej obserwujących ode mnie. No. To smutne. No słuchaj, takie czasy, nie? Socjologia rządzi dzisiaj w muzyce i po prostu artyści jakby... Nie jest ważny procentaż muzyki w muzyce, ale o wiele ważniejsze jest to, jak wygląda i co mówi, i czy jakby ma większość w polskim, jakby polskiej piramidzie społecznej, okay, wiesz. Bartku, zgadnij, kto ze mną nie gada w takim razie, jak ty mówisz właśnie o socjologii, raperze. No. A wiesz dlaczego? Nie. Dlaczego? Marketing. Najpopularniejszy gatunek muzyczny. Powie jakąś głupotę i dzieciaki od razu wyciągną, ty stary, w tekstach jesteś takim samcem alfa, testosteron 100%, a tu jesteś... Wiadomo, słabym gościem. Słuchaj, powiem ci tak, to wszystko ma krótkie nogi, bo rap ma to do siebie, że oczywiście jest super, nie można odmówić wszystkim skilla i w ogóle fajności, natomiast on jest krótkotrwały. Tak mi się wydaje. Nie? Ale w sensie takim, że bardzo szybko spadasz z piedestału, jest następny i następny, tak, i następny. Ty mi kiedyś opowiadałeś o tej kontynuacji, że rodzice słuchali disco polo, a dzieci teraz słuchają rapu. Kiedyś mi o tym mówiłeś. No tak, no tak. Ja też to często cytuję, bo ja na przykład powiem ci, po naszych rozmowach bardzo często... To jest generalizacja. Ale jak ja to mówię ludziom, mówię, wow, kto taki mądry powiedział. Mówię, że to ja, no bo też Bartek, nie, i tak dalej. To ja przywołuję, wiesz, anegdoty. Ty mi opowiedziałeś kiedyś anegdotę, jak grałeś z Chylińską, odnośnie odbioru widza koncertu, że kiedyś widz realizował tak jak my teraz mamy kamerę, nie? Że załóżmy, realizujemy ciebie, na przykład tam Bartek gra na basie, a teraz jest tak, że my byśmy sobie tak realizowali i tyle. I siebie jakby... Sorry, mówię bardzo często, jak mam spotkanie towarzyskie w formie anegdoty i mówię o tym, ma ten muzyk rację. Wciąż spoko, to jest obecne? Coś w tym jest. No myślę, że tak, w dużej mierze, aczkolwiek powiem ci, że troszkę już się zmieniło, jakby ludziom spowszedniało już to, jakby stało się to tak jakby naturalne, że filmujemy siebie na tle koncertu. Jest to czymś takim naturalnym i rzeczywiście, wiesz, wszystko jest w stanie się ludziom znudzić po pewnym czasie, wiesz. Okay. Więc nawet i to się znudziło i ludzie chyba częściej rzeczywiście patrzą na to, co się dzieje na tej scenie i są zaciekawieni tym. Szczególnie, że mamy wysyp naprawdę zajebistych artystów i jest dużo ciekawych treści, jest z czego wybierać. O tym będzie w drugiej części naszej rozmowy. No. Najpierw ty. Byłeś w stanie stworzyć takiego artystę od zera? Masz umiejętności, masz skills, umiesz produkować. Znasz trendy. Wiesz co, no, co to znaczy stworzyć? Dobra, generacja od zera. No, Z, 18-24. Ktoś popularny, albo już influencer ze zbudowaną pozycją, ze swoim zakonem. Mogę powiedzieć, że mógłbym kogoś takiego stworzyć, ale po drodze i tak przydarzy mi się jakaś po prostu zapora, nie? W postaci kogoś, kto będzie chciał być mecenasem i kto będzie chciał powiedzieć, nie, to nie przejdzie, nie? To cię po prostu nie popchnie dalej. Powiem ci, nawet jeżeli muzyka jest zajebista, znajdą się osoby, które po prostu nie przepuszczą. Stary, jak ja nie miał dużo luźnej gotówki, ja bym do ciebie uderzył. Powiedział, Bartek, ile kosztuje, żebyś mi wyprodukował płytę? Zrobimy epkę, będziesz moim ghostwriterem, albo napiszemy Bartek Królik. Ja to bym sobie marzył coś takiego zrobić. Na 40 jak spoko, dożyję. Spoko. To ty będziesz miał wtedy 45. Ja mam 40. Byłoby zajebiście to zrobić, tylko że ja, stary, z tego nie wyżywię rodziny, tyle ci powiem. No dobra, tak, ile by... zmieniły. Okej, okay, ale co, nie jesteś w stanie wyżyć, na przykład, tak jakbyś miał produkować całą płytę, takim być producentem wykonawczym? Dzisiaj, wiesz, z produkcji płyt się nie zarabia właściwie na produkcji płyt, więc dlatego studia nagraniowe bardzo często mają problem, wiesz, szczególnie, że muzyka taka konwencjonalnie grana już odeszła trochę do lamusa, wszyscy sobie robią wszystko na laptopach, taniutko i tak dalej. Ty też tak robisz, taniutko? Nie. Ja właśnie jestem stara szkoła, dlatego że jakby przychodzą do mnie jeszcze ostatni Mohikanie, czyli muzycy, którzy właśnie jeszcze hołdują, wiesz, graniu na żywo, jakimś umiejętnościom bardziej muzycznym. Wzmacnia szlampowy. Na przykład, nie? Poszukują jakby czegoś więcej, nie? I chcą przeżyć przede wszystkim też tę przygodę w ogóle, wiesz, ten cały czas spędzony w studio, nie? No to jest bardzo fajne, no.
Natomiast... Nie da się z tego wyżyć. Nie da się z tego wyżyć, dzisiaj żyje się z koncertów. Nie? Masz rodzinę, dzieci. Otóż to. Poczekaj, ty jesteś gdzieś... Dobra, bo usystematyzujmy. Ty jako Bartek Król, gdzie ty grasz? Bo kiedyś to miałeś tak, że miałeś dzisiaj chyba... Dzisiaj nie gram nigdzie. Dzisiaj gram tylko swoje koncerty, których jest bardzo niewiele. Bo jestem debiutantem. Ty, Bartek Królik, debiutant, gość, który jakbym rzucił na początku zespoły i artystów, z którymi współpracowałeś, no to stary, ty przecież ty współtworzyłeś największe hity swego czasu. Ale widzisz, w Polsce. To zupełnie nie ma znaczenia, nie? Bo ja jako marka jestem zupełnie odrębnym bytem, nie? Ja jako zespół, wiesz, solowy artysta. I to jest właśnie ten szkopuł, nie? Że widzisz, obudziłem się dość późno, w wieku 40 paru lat, i teraz próbuję debiutować drugie w czasach... 40, drugie 20, Bartusz. No, słuchaj, ja wiem o tym. Ja dlatego o tym, cię zaprosiłem, bo uznajesz, że ty jesteś z generacji Z. No, spoko. Jak miał włosy, też bym z taką W każdym razie powiem ci, stary... Bo my byśmy byli jak Eminem. Otóż to. W każdym razie powiem ci, że... Dawaj. No, nie jest lekko, nie? Debiutować w wieku 40 lat, nie? No, internet wszystko po prostu zjada, nie? Ale wiesz co, pomimo tego, że nie jest lekko, to ty jesteś... konsekwentny w działaniach. Tak. No i słuchaj, to brzmi. Wpadłem jak śliwka w kompot już dawno temu i po prostu zamierzam to robić do końca swoich dni. Natomiast mam takie szczęście, że po prostu spotykam na swojej drodze cały czas artystów różnych, z którymi mogę po prostu skrzyżować strumienie i tak też mi się przytrafiło to męskie granie na przykład. Bardzo do ciekawe, tego, do tego przejdziemy, bo to będzie druga część naszej rozmowy, bo ty masz tam odpowiedzialną fuchę, ale jeszcze o tobie, bo wiem, zrobimy sobie druga część, jeżeli ktoś jest zainteresowany wyłącznie męskim graniem, niech sobie przewinie do którejś tam minuty. Stary, ale wiesz, ja bym na przykład widział marzenie, załóżmy, ja jestem prowadzącym late night show i jak miał kasę na zespół, to bym ciebie zaangażował. Mm-hmm. A ja mówię poważnie. Jak miał to pierwszy zespół, takie kurde derus byśmy zrobili, bo ty jesteś basistą, czujesz rytm, byśmy zorganizowali, byłoby pierdolnięcie. Podobałoby mi się. No, no ja myślę, żebyś to przyjął. No, tylko tobie. Pewnie trzeba było dobrze zapłacić, bo masz ponad 20 lat warsztatu grania. I wtedy byś swoich znajomych zaprosił. No, słuchaj, każdy rzeczywiście potrzebuje. Ale jaki by skład taki był? Na przykład Bartka Królika do Late Night Show. Fantazjujmy. Rozbudowany. Mam swoich ludzi, nie? Mam swoich ludzi, z którymi bardzo lubię pracować, z którymi się rozumiem, z którymi mam dobry workflow. Są to nazwiska znane w branży muzycznej po prostu, nie? Okej. Okay. No, nie byłoby to problemem. Zresztą. Ten światek jest cały czas jednak nieduży, więc... Okej. Okay. Damy zarobić. Trzymajcie kciuki, może kto kiedyś sam se zrobi, będzie wesoło. O męskim graniu zaraz, bo single, płyta będzie jesienią, wczesną tak. Jesienią, czy będzie to prezent na gwiazdkę? Nie wiadomo, wiesz, zobaczymy jak, na co algorytm pozwoli, że tak powiem. Jak single żrą, bo ostatnio co 4 tygodnie muszę wypuszczać, nie? Co 4 tygodnie? Co no, miesiąc tak, jeden single? Mniej więcej co 4-5 tygodni, tak się mówi teraz, wiesz... w różnych kuluarach, że... I to co, głównie twoi rówieśnicy? Wypuszczać. Takie 30-45? Wiesz co, różnie, wiesz, powiem ci, bo ten pierwszy singiel z Błażejem Królem no, trafił do zupełnie innych ludzi niż się spodziewałem i bardzo się cieszę z tego tytułu, bo naprawdę fajni ludzie zaczęli pisać sensowne komentarze w ogóle, wiesz, jest naprawdę jest bardzo moc. Ciekawie, nie? Jest i teraz moc, drugi, nie? Niedawno. Tak, drugi, a drugi jeszcze się rozpędza, zobaczymy, czy się rozpędzi jakoś bardziej, czy nie. Słuchaj, przestałem to śledzić, ale bo to bardzo się denerwuję. Nie denerwuj się, spokojnie. Bartku, parafrazując hit internetu, Bartku, nie denerwuj się. Ale no, dlaczego? No radio powinno to zaakceptować. To jest radiowe. No więc nie jest. Bo co, okazuje. Bo za długie? Bo nie trwa 2:30? Na przykład, bo nie jest po prostu sztampowe, nie jest skrojone stricte jak te wszystkie kompozycje, które lecą w radiu, które nie przeszkadzają, wiesz, pani Krysi, nie? Okej, okay. A w ubijaniu kotleta, to pamiętam kiedyś Doda mi tłumaczyła, a teraz Doda walna taki elaborat no. Na rzecz szefa muzycznego RMF FM, że dzięki niemu jej kariera się rozwinęła. Jest w tym dużo prawdy, podejrzewam, dlatego, bo że... Bo on zasugerował, wejdę ci słowo, no. Inny utwór niż no. Ona chciała na singiel. Słuchaj, Adam Czerwiński jest nie bez kozery bardzo długo szefem RMF-u i on ma intuicję naprawdę bardzo dobrą do muzyki i świetnie wykonuje też swoją pracę, jaka jest mu powierzona, nie? I wiesz, a samo radio w ogóle RMF jest numerem jeden w Polsce i ma największe przełożenie na słuchalność. Monopolista. I to jest monopolista. W pewnym jak sensie jak coś tak. Wypuszcza RMF-em, to 50 tak. Rozgłośni lokalnych gra to i samo. I wiesz co, jest takie przekonanie, że... Wystarczy ci jeden hit w RMF-ie, jedna piosenka, która poleci w tym RMF-ie rzeczywiście, żeby twoja firma stanęła na nogi, żebyś mógł zacząć grać koncerty i jakby móc funkcjonować a sobie, nie wiesz. Grała ta piosenka twoja z poprzedniej solowej płyty Raj Tu, Raj Tam. Nie. Stary, opowiem ci anegdotę. Długi weekend czerwcowy, ta pewnie rozmowa się ukaże pewnie albo tuż przed męskim graniem, albo tuż po. Bo od kiedy jest męskie granie, do kiedy? No już zaczynamy w sobotę tą już. A do końca? Do końca wakacji praktycznie. To na pewno pójdzie. Też poproszę mojego Bartka montażystę, który tak zmontował. I stary, był długi weekend czerwcowy. Uwaga, bo byłem w okolicach Radomia i w Radiu Radom był twój utwór.
raj tu, raj tam. Świetnie. Mówię, o kurde. I bardzo się cieszę. Ja byłem zaskoczony, stary, przepraszam. No, tak, ja też jestem zaskoczony zawsze, wiesz, kiedy słyszę swój utwór, bo oczywiście mam z tym problemy, żeby, wiesz, mam z tymi problemy, żeby dotrzeć do szerzej. Wiesz, nie? Dawid Podsiadło, Sanach, Bartek Królik. No, super. Naprawdę i takie miałeś otoczenie, tak było. Dawid Podsiadło, jakieś tam Mori, Sanach, jakieś tam pipczenie, jak ja to mówię i tu nagle słuchaj, raj, tu, mogłoby raj, tam. Tak być, słuchaj, gram na Letnich Brzmieniach koncert niedługo, gdzie obok mnie jest Vito Bambino i Mrozu, a wcześniej gra Rubens jeszcze, wiesz, więc no mógłbym tam być, więc zastanawiam się, dlaczego mnie tam nie ma, no ale... A do kogo? Bo, no, właśnie, powinieneś tam być. Debiutant? Byłoby ekstra, no. Byłoby ale spoko. Ekstra. Dobra, Męskie Granie Orkiestra. Stary, dajesz. Ty jesteś jakimś tam, kurde, dyrektorem, ty jesteś doktorem Dre tego Męskiego Grania, bo to tak wygląda, jak ja czytam opis, to ty, stary, jesteś tam doktorem Dre i ty masz tam Snoop Dogga, Eminema i 50 Centa. No mam ich, mam trzech muszkieterów. I to brzmi, ty jesteś odpowiedzialny za te supermoce? Nie, nie, supermoce nie są moje. Supermoce robił Kuba Galiński, który produkuje, Sanach między innymi produkował i Dawida Podsiadło przede wszystkim. To wszystko gdzieś, mały no. Krąg ludzi, nie? Tak, tak, tak. Jakby te nazwiska się cały czas gdzieś tam przewijają, nie? Jeżeli chodzi o piosenkę śpiewaną, bo to jest, trzeba to podkreślić, że świat piosenki śpiewane jest czymś innym niż świat hip-hopu. A może ty byś wrócił, bo ty te pamiętam, bardzo mocno siedziałeś kiedyś w tym świecie rapowym. Może no. Będę Męskie Granie pamiętał, tylko skaczemy z tematu, to inteligentny facet. No, to może świat rapowy, Bartek. Słuchaj, ja już mam swoje lata. Przerobiłem trochę rapu. Stary, panowie młody wracają. Rap, młody rap nie robi na mnie wielkiego wrażenia w sumie. Ale teraz weterani wracają, reaktywują się, są koncerty non-stop. Wiem. I to jest super. Spójrz na nowe płyty Tedego. Ja wiem, tylko że to działa na zasadzie po prostu retrospekcji, trochę takich, wiesz, powrotu do przeszłości, wiesz, i takiej tęsknoty za starymi dobrymi czasami. Nic tam się jakby takiego nie, jakby rewolucyjnego nie wydarzy i chłopaki mają już swoje układy przede wszystkim. Które po prostu, z którymi po prostu występują, tak jak mówisz, i realizują po prostu gdzieś tam swoją... Czy ty swoją... nagrywałeś z nimi? Jako małolat, no, zgadza się, no, ale to już jest przeszłość, nie? Dzisiaj jestem zupełnie gdzie indziej, wiesz, szukam jest swojej ci dobrze ścieżki. W tym miejscu, czyli rap cię nie tak, kręci, tak. Pomimo znaczy, liczb, ja kocham rap, ja kocham rap, ja wiem. Natomiast, wiesz, nie jestem koniunkturalny po prostu. Myślę też o sobie jako o sobie w końcu, żeby zrobić coś, co jest odzwierciedleniem tego, kim ja jestem, nie? I jak, w jaki sposób ja chcę się wypowiedzieć, więc nie Bartek chcę wchodzić Królik. Do rapsów, bo to nie jest mój świat po prostu, nie? YouTuber i influencerka Freak Fighty też cię nie kręci. Nie. Kurde, Freak Fight, Bartek, tylko z kim byś się mógł zmierzyć? Krzysiek Zalewski na przykład, ty kiedyś z nim też współpracowałeś. No ciekawe. Słuchaj, Grzegorz Chyży jest praktyszonerem brazylijskiego jiu-jitsu, tak jak ja. Naprawdę. Moglibyśmy taką waleczkę pokazową zrobić, nie? Naprawdę, ty jiu-jitsu? No, trenowałem kiedyś jiu-jitsu, no, parę ładnych lat, no. Kurde, chciałem go... Ojej, to ja nie będę... Pomóż mi, dobra? Bo on taki niepozorny, tu wiesz, łyp, dziękuję. Spoko. Ty, to może to już film, przeszłość, już film nie mam akcji, kolan, stary, film akcji. Straciłem kolana, nie? Przez ale jesteś, doszedłeś do nas. Tak, no doczołgałem się. Ty, a może jakiś tatuaż? Jesteśmy w salonie tatuażu Sin City. Myślałem o tym, stary, wiesz, powiem ci szczerze. I nawet wizytówkę chyba ci damy. Wiem, co bym chciał sobie wytytułować, ale muszę znaleźć jeszcze odpowiedniego artystę, powiem szczerze. To musimy takiego, go umówić, musimy go z Aleksem umówić. O, Piotrek przytaknął. Męskie Granie Orkiestra, bo tak, bo no. Dobra, czyli jaka jest twoja funkcja? Bo supermoce to nie jest twoje. Nie, supermoce to jest robota Kuby Galińskiego. Moja funkcja to jest zrobienie 15 bądź więcej, bądź mniej remiksów starych przebojów sprzed lat, które to zaśpiewają nasi trzej wspaniali A ty będziesz tam im przygrywał? I ja będę im przygrywał i ja po prostu musiałem w studio przygotować te numery, co zrobiłem totalnie z wielką chęcią i z radością, stary, szczególnie, że kto ci to zaproponował? Główni, czy oni? Szefostwo po prostu Męskiego Grania, nie? Że tak w ty, skrócie się wyrażę. To niech, kurde, no to stary. Ale już za aprobatą chłopaków. Nie? Ty, to jak robisz coś takiego, no to cię teraz powinno to wywindować w przyszłym roku sezonowym, koncertowym. Słuchaj, no byłoby wspaniale, natomiast no też nie przeceniajmy, wiesz. 2024, utwór Męskie Granie, ty powinieneś teraz zaśpiewać. No, słuchaj, byłoby fajnie, aczkolwiek ja, wystarczyłoby mi to, żeby grać sobie po prostu koncerty dla swojej publiczności i wcale nie być jak na totalnym piedestale gdzieś tam, wiesz, na świeczniku, tak całkiem, nie? Możesz zdradzić, jakie to będą utwory, tradycyjnie zaprosić. Nie mogę, zaprosi... no nie mogę, nie ale mogę. To są ale takie mogę powiedzieć parę rzeczy na temat Męskiego Grania. Zamieniam się w słuch. No, będzie poszanowanie dla klasyki, będzie ukłon w stronę nowoczesności, będzie to wszystko przede wszystkim w zgodzie z wokalistami, bo przecież jak wiesz, nie każdy wokalista jest stworzony, żeby śpiewać, wiesz, w każdym stylu muzycznym, no nie. Nie? Więc ja musiałem jakby stylistycznie to tak jakby ulepić, żeby to pasowało do chłopaków, nie?
więc pracowaliśmy razem w pocie czoła, wiesz, i chłopaki naprawdę. Bo wy niedawno skończyliście pracę, słuchajcie, tak. Chciałem się umówić z tym panem, powiedział Bartek, ja mam dużo roboty, stary, nie mam czasu, umówmy się później. No było tak, że zamieszkałem w studio, stary, na 3 miesiące, nie? Naprawdę? No, można tak Ameryka, powiedzieć, nie? Stary, to jak w Ameryce. No, i powiem ci, że ta współpraca naprawdę jest taka, jak ją jest taka, jakie to współpracę oglądamy w internecie często, w różnych dokumentach. Trzeba jakieś daily vlogi zrobić, jest no, jakaś kamerka. Chciałem bardzo, ale widzisz, nie miałem trzeciej ręki, więc to nie trzeba zrobiłem było, tego. Ja bym ogarnąć jakiś gówniarz, jakieś zety, by cię realizowały. No, żałuję, że tego nie robiliśmy, natomiast myślę, że jeszcze to przed nami, jakby cała trasa przed nami. A więc, będzie to na płycie, stary? Potem planujecie to zrobić? Nie wiem, jakie są plany męskiego grania odnośnie tego eventu, ale na pewno będą jakieś wydawnictwa, na pewno coś będzie. Nie? A teraz paradoks. Ty będziesz grał na męskim graniu? Będę grał na męskim graniu. Też. Spoko. Ale jeden koncert swój w Gdańsku. Trójmiasto. No, także, stąd jesteś, z Warszawy. No nie, ja jestem z Mazur, urodzony w Trójmieście. Jezu, co mi się pierdziło, że ty jesteś z Warszawy? No, wiesz, co? Mieszkam w Warszawie już od ponad 20 lat. Nie? Więc, a myślałem, że ty jesteś, wiesz, Warszawa, no. Legia, wiesz, w serduszku. Nie. Aczkolwiek poznałem jakby dobre strony Warszawy w ogóle i piękno Warszawy, jak najbardziej, nie? Ale jesteś Olsztyn. Tak. I chętnie, jestem Mrągowo konkretnie. Mrągowo. I chętnie wracam po prostu nad jezioro i do lasu. Nie? Ty, a byłaby szansa, jak już mówimy Mrągowo, to wiesz, mi się kojarzy z country. No, wiadomo. Powiedz mi, bo to w Stanach to jest, można powiedzieć, muzyka pop. U nas jest ta wiocha. No. I tu chyba przez tych panów dziennikarzy, którzy puszczali country, mówię, dobra, dziady, idźcie gdzieś. Czy jest szansa, żeby country nadało swój blask? Sorry, bo jesteś z Mrągowa. Nie ma szans w Polsce. W Polsce nie przyjęło się, wiesz. Stary, to tak trochę jak z R&B, nie? No tak, trochę tak. No. Jednak nasza szerokość geograficzna jest uwarunkowana kulturowo w określony sposób. I wszystko na raz musi być. Tak, musi być wszystko na raz. My nie lubimy po prostu, kiedy za bardzo podskakuje, bo nam się wydaje trywialne, śmieszne. A dlaczego? Ale zauważyłem, że też jedną rzecz, że ludzie, czy też rozgłośnie radiowe, czy ludzie wolą jaśniejsze niż ciemniejsze głosy. No, że przykład, u nas wyznacznikiem dobrego śpiewania jest to, że jak wysoko zaśpiewasz. Coś ci powiem, jest takie stwierdzenie, z którego my się wszyscy śmiejemy, że musi być pazur, wiesz. Ja tam nie słyszę. Szczerze? I jest... ten pazur to właśnie chodzi o to, że rycz krykniesz jak dziadek Stefan, wiesz, przy obiedzie, nie? Że musi być to, nie? I teraz jak ja nie ryczę, tylko śpiewam sobie właśnie lightowo, atłasowo, zupełnie inaczej, tak jak śpiewa pół świata, to jednak w naszej szerokości geograficznej radiowcy nie łykają tego. Dobra, powiem ci tak. Jest jedna wokalistka, z którą pracowałeś wiele lat, która ma ten pazur, który lubię z czasem włączyć. Jej nowa płyta dała jej chyba kolejne życie artystyczne. Tak, jest super w ogóle. Jest super, bo teraz wiesz, jakoś tak poszła rockowo, popowo i to brzmi. No. Wy jeszcze jest szansa, żebyście współpracowali, czy już? Podejrzewam, że nie. No, ale cytując youtuberów, bez złej krwi. Bez złej krwi, bez złej krwi. Dobrze. Wiesz co, no 15 lat to jest bardzo długa współpraca. To jest moja najważniejsza współpraca. 15 lat współpracowaliście z Chylińską? No. Ale czad. Więc wiesz, po pewnym czasie tracisz dystans do tej osoby i nie jesteś w stanie na przykład spojrzeć na nią zupełnie z innej strony, żeby stworzyć z nią coś zupełnie zaskakującego, nowego i tak dalej. To tak, nie? Jakby był twój szef, jakbyś był na etacie przez 15 tak, lat. Tak o było, kurde. Tak było, nie? Więc wiesz, Agnieszka zmieniła skład też i dobrze zrobiła tak naprawdę, bo odświeżyła po prostu sobie. Słuchaj, Prince zmieniał skład, wiesz ile razy? No w ciągu pewnie roku, bardzo wiesz, dużo. W ciągu tam. No. Miles Davis też bardzo często zmieniał. Otóż to, wiesz, to generuje zawsze po prostu ruch w interesie, nie? I okazało się, że Maciek Mąka, który grał z nami na gitarze, wiesz, ma zajebistą rękę po prostu do przebojów, nie? I napisał. A to bardzo dobry gitarzysta, miałem go okazję poznać. Sztos, i skromny Sztos człowiek gitarzysta, no. Przy okazji. No. Ale kurde, no dla mnie Chylińska ma pazur, a jeżeli byś powiedział, Bartku, kto ma teraz pazur w popie? No może powiedział właśnie tych trzech muszkieterów, panów, bo to, co teraz robi Mrozu, przepraszam, jeżeli pan Mrozu nas słyszy, ja zawsze go kojarzyłem z Miliony Monet, sorry, a tu nagle płyta złoto, no wciąż te pieniądze, wow. No, słuchaj, ma głos zajebisty, zrobił woltę stylistyczną w stronę właśnie około rockowych brzmień i dzięki temu ten pazur, jakby przez Polaków bardziej rozumiany, lepiej jakby się, wiesz, czyli co, ukazał, jednak to jeszcze powiem, te korzenie jarocińskie, te stare dziady wychowane Jarocinie, jeszcze to wybrzmiewa. Słuchaj, no my jesteśmy tak jak w stan Iowa, w wielkich stanach Ameryki Północnej, wiesz. I w stanie Iowa są w większości biali ludzie, którzy słuchają country, albo tam jakiegoś okołorokowego. A u nas rocka, u nas na przykład ten rock śpiewany. I te ballady, cały czas. Przecież kiedyś rozmawialiśmy, że hity tu nas są smutne ballady głównie. No.
I wiesz, i z tą historią borykało się bardzo wielu artystów, łącznie z Andrzejem Zauchą i paroma innymi, którzy właśnie chcieli być trochę inni, ale w związku z tym, że byli multipotencjalni, no to ryknęli, wiesz, czasem i spoko, udało się, nie? I mieli te kariery. Natomiast kiedy chcieli śpiewać bardziej Stevie'ego Wondera i pokazać, że wpierdziel nie polega wyłącznie na pazurze w głosie i na ryknięciu jak Dziadek Stefan, tylko również na przykład na zajebistej rytmice, na tak zwanym spitting, nie? Tak, wiesz, tak jak raperzy, wiesz, po prostu dosadnie po prostu coś artykułują, nie? No, słuchaj, nie udało się, nie? Ludzie nie lubili inności i cały czas z tą innością różnie to bywa, nie? Z taką formą podawczą. Ja już się nie mogę doczekać. Ja złożyłem wniosek akredytacyjny, zobaczymy, czy mnie zaakceptują na piątek i sobotę. Właśnie też po to, bo chciałem zobaczyć twoje aranżacje. Bo jak zobaczyłem na line-up, no to nie jest moja estetyka muzyczna. Okay. Chociaż byłem na koncercie Ralfa Kamińskiego, to co robi ten człowiek, to jest dobra teatralna robota. Tak, to jest tam jest teatr. Tam jest wszystko zaplanowane. Ja uważam, że nawet śpiewanie z ludźmi też jest zaplanowane. No tak, oczywiście, wiesz, są, wiesz, jest cały scenariusz koncertu i wiesz, musisz jakby ja tam widzę, tam jest ludzi wymasować na wszystkie możliwe sposoby. A u ciebie jest nie? inaczej. To jest nasze zadanie. W pozytywnym znaczeniu. U ciebie jest luz. Tak, jest więcej luzu, jest więcej tańca, jest więcej zabawy. Ty wychodzisz do ludzi, stary. Ja dawno już nie widziałem, że ktoś do ludzi wyszedł na koncert. No zdarza się, wiesz, zdarza się. Ludzie chodzą do, wiesz, naprawdę? Ludzie chodzą do ludzi też. Naprawdę? Wiesz. Wow, ja myślałem, że żyją w bańkach. Stage diving, wiesz, jest dosyć powszechny, nie? Natomiast no tak, u ciebie tak, było stage walking. Stage bardziej. Walking, otóż to. Tak sobie szedłeś, wiesz, majestatycznie, to ja, wszyscy, wow, zdjęcie, cyk, cyk, w takiej fajnej czapeczce. No, teraz przyjemnie było, no. Ale super, męskie granie orkiestra, no już się nie mogę doczekać, ale powiedz mi, czy męskie granie byłoby na tyle liberalne i z przymrużeniem oka, że wpuściło disco polo? No nie, pewne rzeczy nie możemy robić, nie? Ale ty, to byłoby dobre. No, słuchaj, czy dałbyś jako producent wykonawczy, muzyczny, blask, szlachetność muzyce disco polo? Może gdyby znalazła się jakaś piosenka, która ma jakiś, wiesz, sensowniejszy tekst. Znaczy, one niby mają sens, one generalnie mają sens jakiś tam, tylko mają. Że gdyby miał jakąś głębię, po prostu, bo to o to chodzi, to możliwe, że tak. Możliwe, że mógłbym taką piosenkę przerobić, wiesz, na coś takiego starszego, nie? A czym się różnią, dobra, ja teraz będę obrońcą disco polo, czym się obecnie różnią hity popowe, czy też rapowe w warstwie tekstowej od disco polo, stary? Wiesz, to czasami się nie różnią, ale różnią się tym, kto je podaje, wiesz? I to jest to, że hity disco polo podaje pewna grupa, horda ludyczna tak zwana, czyli pewna grupa osób, która w piramidzie naszej socjologicznej znajduje się w konkretnym miejscu i ma swoich odpowiedników publiczności, wiesz. A socjologia. A z kolei na przykład tę popową historię, zupełnie inna grupa, nie? Mówiąca nieco innym językiem, która inaczej się w szkole uczyła, inaczej się ubiera, ma inny gust, wiesz, o co chodzi, dokonuje innych wyborów, kupuje inne produkty, to o to chodzi tak naprawdę. Nie? Socjologia, tak, marketing. Socjologia, marketing rządzi dzisiejszą muzyką. Ale słuchaj, jak ja rozmawiałem z Radkiem Liszewskim z zespołu Weekend, to jest gość, który ma swoje studio, który zachwyca się brzmieniami lampowymi, który ma jakąś wywaloną perkusję i on sobie gra. No. Ale wiesz, co chodzi, że jego publiczność nie kupi tego. No nie, nie. I oni wiedzą o tym doskonale. Jak ja bym skoczył, jak on powiedział, ilu tam ziomków jest po akademiach muzycznych, tak. To ja... Wow. No tak, pracują dla kasy po prostu, nie? To jest ta koniunktura, nie? Przed którą ja po prostu uciekam. Jezu, jak ty byś poszedł w disco polo, to byłoby chyba takie najlepiej brzmiące disco polo w Polsce. Takie R&B, rozumiesz? Powiedz, że nie wiem, naprawdę, bo to też trzeba potrafić zrobić coś no, w sposób taki bardzo konkretny. No, bo dla mnie współczesny rap to jest disco polo. Stary, to jest sama stylistyka. Raz, dwa, trzy, cztery, raz. Tam już nie ma tylko boom bapu, wiesz, takiego, tej synkopy. To jest tak, że po prostu stary hip-hop korzystał z całej spuścizny muzycznej świata, z klasyki, z brzmień po prostu jazzu i tak dalej. A new school polega na tym, że jest ta odcinka całkowita, nie? Od tego wszystkiego. I że te brzmienia to są tylko te brzmienia trapowe często, jakieś cykacze i tak dalej. Mają swoją głębię, ale mimo wszystko brzmią w podkładach wręcz tak samo. Wydaje się, że to wszystko brzmi tak samo. Ja mam nie? wrażenie, tak jakby jeden raper nam rapował. No może dwóch. Tak. To ty kiedyś mówiłeś mi w rozmowie, że brzmienie głosu że teraz się ujednolica, że tak jak kiedyś mówiłeś mi wtedy, że każdy miał jakąś tam charakterystyczną barwę w rapie, że Ostry miał tak, Tedy miał tak, Rychu miał tak, a teraz? Był, jakby ikoniczność była, wiesz, i odmienność jakby decydowała o tym, że jesteś po prostu jakiś tam, nie, na piedestale. Tak jak w latach 90., nie, w erze po prostu, gdzie mieliśmy naprawdę artystów totalnie różnych od siebie, a dzisiaj jest jakby unifikacja w warstwie rytmicznej, tylko wszyscy się różnią
tatuażami bardzo często. Właśnie, powiedz ty tatuaż, właśnie, może na twarzy mu zrobimy. To oczywiście, co? Wiesz, to oczywiście jest... Nutkę. To oczywiście jest gadanie trochę takiego starego ale pryka, który słuchaj. W odczuciu pewnie młodych, którzy oglądają to, nie kuma rapu. Ale natomiast... ja dzięki temu mam anegdoty wśród młodszych i starszych ludzi. Stary, ty jesteś kopalnią moich anegdot, które ja potem przekazuję dalej. Ja jestem pasem transmisyjnym twoich myśli. Spoko. No, w każdym razie podsumowując, wiem, że z tej całej magmy tego wszystkiego, co się dzisiaj dzieje, na pewno przetrwają jeszcze parę ładnych lat jednostki. Tak jak to miało miejsce w hip-hopie za naszych czasów i tak jak to ma miejsce w muzyce śpiewanej po prostu, nie? Że tylko te najwybitniejsze jednostki przetrwają. Nie? A wiesz, że ty chyba spośród swoich współpracowników, nie wiem, przyjaciół, znajomych, to ty masz teraz najwięcej szansy, żeby zyskać jak najwięcej. Bo jeżeli teraz patrzę na twoich współpracowników, bo jak ja mówię, Bartek Królik, sorry, wciąż mówię o Seastars. No. Mówię o Seastars. No. Bo takiego składu nie było i chyba też nie będzie w Polsce. No tak, tak. I sorry, że my to powielamy cały czas, ale jak ja mówię, z kim dzisiaj będziesz gadał? Z Bartkiem Królikiem. Czy to ziomek z Seastars, ja go pamiętam. Ja się powielam przy jego hitach. No tak. A wiesz, ty, powiem ci, i ze Seastars, czy Wonky One, masz największą szansę, żeby rozwalić mainstream, jako debiutant. No ale widzisz, jakby nie muzyka jest tutaj najważniejsza, nie kunszt jakiś tam wykonawczy i tak dalej, nie produkcja na przykład, którą się zajmuję, tylko jednak ten wątek właśnie socjologiczny, o którym rozmawiamy, oraz kwestia, żebym ryknął jak dziadek Stefan, tej koniunktury, której ja nie dostarczam właśnie, w związku z tym nie spełniam kryteriów dzisiejszej radiowości. To co ty musiałbyś zrobić? Czyli bo mówisz, jeszcze radio ma znaczenie w takim ma razie. Ma znaczenie, no. Bo mi młodzi ludzie mówią, młodsi ode mnie, bo jesteśmy młodzi, mówią, Bartek, my nie słuchamy radio, co ty gadasz, jakieś radio znaczenie. No. A tu jednak artysta z wieloletnim doświadczeniem wciąż mówi, że ma znaczenie. Tak, i wszyscy o tym wiedzą jakby w całej branży, że radio ma największe przełożenie nadal na usankcjonowanie firmy na rynku muzycznym, nie? Twojej firmy, jako twojego podmiotu, wiesz. Dobra, to czekaj. A panie Adamie Czerwińskim, ja pana nie znam. Na pewno pan ogląda naszą rozmowę. Puści pan go w playliście. No, to nie jest takie proste, stary. No, aż tak? Słuchaj, cała Polska chce się dostać do Adama Czerwińskiego, nie? Ty, Piotrze, dostajmy się. Masz i on kolegów. Też ma, wiesz, też ma limit, stary. A ma jakąś ochronę, czy nie? Nie wiem. Ty, nie masz jakieś tam ziomki na Bielanach, nie? Jakieś tam z Legii weźmie, no. W każdym razie, jest jakiś tam, kurde, to nie jest jakiś byk. W każdym razie powiem ci tak, są inne sposoby jeszcze na to, nie, żeby dotrzeć do ludzi. Słuchaj, ja bym chciał przede wszystkim grać dużo koncertów, grać na festiwalach, bo ta płyta jest stworzona... Powolutku grasz. Stworzona jest na festiwale. Powoli grasz, patrzę, obserwuję twoje sociale, pojawiają się, że tu, wiesz, tu jeden koncert, tu drugi, tu trzeci. Tak. No i chciałbym, żeby było tego więcej, nie, bo po prostu ta muzyka jest stworzona jakby do tego, nie. Nie zależy mi tak naprawdę na radiu tak do końca, nie? Takim, wiesz, mainstreamowym, żeby gdzieś tam ten. Aczkolwiek fajnie byłoby, żeby a wiesz, czego ja ci życzę, stary? Wiesz, czego ja ci życzę? No. Żebyś ty był wiralem na TikToku. Żeby twoje... Stary, wiesz, ile to daje viral na TikToku, jak masz utwór i ludzie zaczynają pod to tańczyć, robić jakieś głupie filmiki. Wiem, tylko wiesz, to trzeba być po prostu instytucją albo... To jest oddzielny zawód w ogóle, w ten Dobra. Sposób. A stary, jakbyś miał dobrą propozycję, chciałbyś wejść w TikToka, bo ja zawsze kieruję się jedną rzeczą. Powiem ci tak, wyobraź sobie, Dawaj. Że Kurt Cobain z Nirwany robi TikToka. Myślisz, że to jest możliwe? Ja myślę, że nie jest to możliwe. I teraz ja oczywiście nie porównuję się do Kurta Cobaina, ale jestem, mam taką osobowość po prostu bardziej introwertyczną w sumie. Naprawdę? Typu jak na przykład, nie wiem, Rojek na przykład, nie? Albo, no nie wiem, ktokolwiek inny, nie? Nie jestem po prostu takim, wiesz, TikTok kolorowym Rojka. Ptakiem, wiesz. O Jezu, o Boże. Nie jestem takim kolorowym ptakiem, wiesz, który lubi nadawać do kamery, wiesz. A ja myślałem, ja wolę że przemyśleć lubisz. Swoje sprawy i je po prostu wypuścić, wiesz, na krążku. A ja nie? zawsze z tobą rozmawiam, po to cię zapraszam, bo ja uważam, że ty naprawdę zajebiście się prezentujesz, pomimo, że jesteś introwertykiem. Spoko. Stary, jakby... u ciebie się gadka klei. Ja lubię, bo ja u ciebie na przykład, jak rozmawiam z tobą, nie mam przygody. Ja mam tylko tak, trzy tagi. Męskie granie, nowy single, nowa płyta. Leci. No, ja nie mam czegoś takiego, że wiesz, że Piotr nagle mi tutaj poprzekazuje pulpit, mam gotowych tam 45 pytań i ja lecę po kolei. Ale mówi, Bartku, ale gadamy o tym. Nie, tu kolejność jest taka. Teraz zapytam o Agnieszkę Chylińską. Odhaczone. Pytam o Seastars. Odhaczone. Męskie granie odhaczone. Dziękuję, Bartek Królik. Ale wiesz co, naprawdę, jest, ja wiesz dlaczego? Byś był dobry na TikToku, ty masz wiedzę, stary. A w socialach, żeby zbudować zasięgi, ja nie masz takiej wiedzy, ty masz wiedzę. Mógłbyś pokazywać, z kim nagrywałeś, z kim to, tu metody, rozbijać na czynniki pierwsze. No więc właśnie nie sądzę, żeby to było takie sprzedajne, wiesz, sprzedawalne, jak to się mówi, pokazywalne, wiesz, okay. Atrakcyjne, o. Atrakcyjne sprzedażowo. Nie sądzę, żeby to było atrakcyjne. Wiesz, jak patrzę na to, co jest na TikToku, stary, to
No nie widzę siebie tam zupełnie, nie? Szkoda. No. Ja bym oglądał. Stary, ja na przykład, wy jesteście, nie chcę reklamować, ale jest taki format gitarowy i tam naprawdę jest dużo ciekawej wiedzy. Powiem ci tak, moja jakby, mój świat jest o wiele bardziej jakby wyrafinowany w sumie niż TikTok. TikTok jest tak naprawdę chwilowy, wiesz, taki... To stary, jak ty chcesz zarobić, robić duże zasięgi, duże koncerty? No więc, inną drogą. Więc trzeba się jakby sobie pozwolić na to, żeby się w coś zaangażować bardziej, nie? I myślę, że to przychodzi z wiekiem, nie? Że ludzie im starsi, tym bardziej szukają czegoś, czego mogą się uchwycić, wiesz, czego mogą złapać. Zresztą na to wskazuje jakby ten przedział wiekowy, wiesz, kto kogo słucha, nie? Wiesz... Artystów z krwi i kości, którzy śpiewają dekady, słuchają ludzie, którzy z nimi razem rosną, wiesz, którzy są coraz starsi, nie? A TikTok to jest jakby domena chwilowości. Dzieciaków, młodych. Czyli nie? O, teraz raper jest modny, za pół roku będzie kolejny, albo aczkolwiek raperka. Każą nam wszyscy, wiesz, od sprzedaży nagrań, w sensie wytwórni i tak dalej, jakby każą, sugerują po prostu, żeby być na TikTokach, wiesz, bo to wtedy, wiesz, i 15 sekund z Bartkiem. Bartek pokazuje, jak zaśpiewać czysto dane dźwięki, albo zobacz, pracowałam z tym i z tym i z tym i takie, wiesz, jakieś takie relacje robić z Agnieszką Chylińską, wiesz, nie mogę cię zapomnieć, tak ten hit był. Powiem ci tak, jakbym miał zacząć opowiadać anegdotki różne. O, stary, wiesz, jak... Słuchajcie, jak wyłączymy kamerę, to ten człowiek jest kopalnią anegdot. No, powiem ale ci, co zostaje, wiesz, w książkę napisz, stary, jak będziesz kiedyś miał, tak, umówmy się, jak będziesz miał kiedyś taką fazę, że chcesz zrobić wywiad Rzeka, biografia Bartek Królik, weź mnie, kurwa, zaangażuj do tego. Dobra. Ja byśmy sobie pogadali, wiesz, mrągowo, studia, wiolonczela, spoko, gitara basowa, Sisters Rap, spanie wielkie yo, potem byśmy przeszli, tak, wiesz. Grubo. No, a jest o czym opowiadać. Powiedz mi, jeżeli ja na przykład bym opisał komuś nieznanemu, czym się zajmuje Bartek Królik, to bym powiedział, że daje nowe życie artystom, którzy już mają markę, którzy już mają zużytą markę i chcą czegoś nowego. To będzie dobra definicja twojej twórczości? Jedna z, na pewno. Bo mi się ty z tym kojarzysz zazwyczaj, że dajesz dajesz blask. Tak się rzeczywiście zdarzyło, że przychodzili do mnie i do Marka, mojego przyjaciela i wspólnika, artyści, którzy już mieli swój pikowy moment za sobą i po prostu chcieli jakby jeszcze odświeżyć się i, wiesz, i zrobić coś nowego. No tak. Aczkolwiek ja w ogóle teraz na przykład pracuję z totalnie młodymi ludźmi, nie? Z totalnie? Tak, z młodymi ludźmi. Poza męskim graniem. Poza męskim graniem i poza swoją działalnością. Tak, ale wiesz, jako Bartek Królik, czy jako tam ghostwriter jesteś? Nie, jako właśnie producent, nie? Produkuję płytę Alicji Szemplińskiej. O kurde, stary. No, mamy temat. Zajebista jest, stary. Naprawdę. Niech zmieni management. Kurde, to jest dziewczyna, która jest piękna, która ma zajebisty głos, dobrze się prezentuje, coś nie pyka, kurde. Wiesz co, myślę, że ona jeszcze po prostu nie wydała swojej płyty po prostu, stricte. Nie dała się poznać jako ona, nie? A to nie jest tak, że ona jest zafascynowana, bo ja pamiętam, jak z nią gadałem jakiś czas temu, to na Georgia Smith odmieniała przez 7 przypadków w języku polskim. Może tak być i myślę, że ta fascynacja nadal jest i są różne fascynacje, bo tak nie obawiasz się ona tego, to o czym gadaliśmy różne. R&B? Nie obawiam się niczego ze strony Alicji. To jest taki głos przede wszystkim i to jest taka dziewczyna, jakby taka artystka. Jest, jak ona wygląda, stary. Zajebiście śpiewa, zajebiście wygląda i po prostu to jest kwestia czasu, kiedy naprawdę swoje miejsce usankcjonuje na scenie. Powiem ci, jak ja ją zobaczyłem, też mi się oczy zaświeciły. No, jest super. No, to jest taka nasza Pocahontas, nie? Druga. Dokładnie. Oby nie. Albo ty, żebyś taki duet stworzył. Sarah James, Alicja Szemplińska i ty w produkcji. Kurde. Z tego, co wiem, to one w ogóle się kolegują ze sobą, nie? Ty, weź ich spiknij u siebie w studiu. Powiem ci tak, to nie jest takie proste, dlatego że Sarah James ma, wiesz, karierę prowadzoną w określony sposób też i ma konkretny cel ustalony już daleko w przód, wiesz, o co chodzi, nie? I teraz ją wybić z tego toru, to wcale nie jest tak łatwo, ale nie? Kurde, ale przepraszam, bo ja sobie marzę, bo ja, ale to byłby czad. I ty jako ten pan od muzyki, człowiek o czarnych brzmień. No słuchaj, wszystko jest możliwe. I nie? Ciemne nie głosy, nie. Kurde. Nie bo ona ma ciemny głos Szemplińska. No tak. No, a może naprawdę, to jest super. A nie głos. Sugerujesz jej, Alicja, może porapuj trochę? Zobacz, była tendencja, że wszystkie wokalistki zaczęły rapować nagle. Bartku. Słuchaj, nie każdy jest do tego stworzony, nie? Ty, ale dałbyś mi radę napisać rapowy. A poza tym, jak powiedział Michael Jackson, melody is king. Melodia jest królem, tłumacząc z języka angielskiego. Tak. To udało mi się nauczyć kiedyś. No. Ty, ale to byłoby ciekawe. Słuchaj, jakbyś ty mi napisał tekst jakiś rapowany. Słuchaj, ja mam z tekstami różnie, wiesz, czasami potrafię napisać, wiesz, o 4 nad ranem tekst w minutę, niecałą, cały tekst wielki, długaśny, a potem na przykład przez 9 miesięcy albo 8 miesięcy nic, po prostu, wiesz, nie naskrować, tam, a nie, to akurat fraza Włodka była w refrenie. Fraza Włodka, tak jest, i z niej się wziął cały tekst później, no. Raj tu, raj, a to wiesz, że wchodzi w łeb, kurde? No, tak. Stary, zniszczyliście mi życie, ja zawsze na Monkey One się dobrze bawiłem, a tu nie ma. Ale będzie.
Będzie wielki powrót. Okej. Okay. Pracujemy nad nową płytą i naprawdę zajebisty jest ten zespół. Ale już pana Włodka nie będzie. Włodka nie ma. Włodek w ogóle jakby zmienił w tej chwili trochę, sfokusował się zupełnie na innej działalności. I szczerze mówiąc, troszeczkę straciliśmy kontakt ze sobą, tak troszkę, nie? Ale zła krew, tak jak... Nie, ma złej krew. Z mojej strony w ogóle wszystko super, nie? Bo tam było, ja przepraszam, że o tym mówię, bo tam, kurde, wiesz, w portale muzyczne zaczęły pisać o Wanki One w kontekście, jak był jakiś rozpad, nie? No tak, słuchaj, no chodziło, wiesz, o ten czas tak naprawdę około pandemiczny i tych wszystkich teorii spiskowych i tak, tych wszystkich różnych, jakby, różnych spojrzeń na świat w ogóle, na to, ja się właśnie dzieje. Lubię na ten temat rozmawiać z Włodkiem, bo ja mam troszeczkę inne poglądy, jestem bardziej pośrodku. Włodek jednak walczy. Tak, jest radykalniejszy, tak. Jest tak, jest radykalny. Taki lubi podważać i zaglądać w miejsca niezaglądalne. Dokładnie. I myślę, że w dużej mierze stał się też ofiarą dzisiejszych czasów i internetu, i tego hejtu, i ghostingu, tylko jak to się mówi, że się skreśla kogoś. Cancel culture. Tak, bo wiesz, w gruncie rzeczy tak naprawdę on jest wewnętrznie totalnie jakby soulowym chłopakiem i chce dobrze, nie? Ale po prostu pozwolił sobie w przestrzeni publicznej na wyrażenie totalnie niepopularnych treści. Ale ja was uwielbiam. Nie są gotowi. Ja was uwielbiam, bo zawsze jak z wami gadam, to po prostu leci gadka tak. No, czy nawet mamy różne poglądy i tak dalej, to jednak świadczy o waszej emocjonalności, inteligencji, wrażliwości, że możemy gadać pomimo jakichś tam różnic. Spoko. Chociaż to chyba miałby mniej różnic niż z Włodkiem, ale nieistotne. No spoko. Pozdrawiam. Szkoda, bo to kurde, to tak koncertowo żarło. No tak, słuchaj. Te dropy były, wy tu do góry, do dołu. Wiem. No mi też jest przykro z tego tytułu, natomiast no trzeba iść dalej i powiem ci, że mamy super zespół, ten zespół muzycznie w ogóle rozwija się, ponieważ to jest zespół złożony z ludzi totalnie świadomych w ogóle tego, co robią i jakby czyli świadomych tego, dokąd powrót. Zmierzają. Będzie nowa płyta, która prawdopodobnie wyjdzie w przyszłym roku. No to umawiamy się tak, na rozmowę, jak będzie twoja nowa płyta, to zrobimy kontynuację już po męskim graniu płyty, bo jesteśmy w kontakcie, ty mieszkasz niedaleko z tego, co wiem tego. Nie powiemy gdzie, ale wiem, że niedaleko. Tak. Kiedyś mi tłumaczyłeś, tam widziałem ten nagrań, jak sobie tam zaprosiłeś tych znanych twórców i ci tam śpiewali, a żona ogarniała to. Musisz mieć zajebistą kobietę. I przy okazji, przy nowych mokach. Dobra, chamskie, znaczy nie chamskie, to kto będzie śpiewał? Ja będę śpiewał na pewno. Będzie śpiewał Motyl, będzie śpiewał Bąk, czyli wszyscy, którzy byli w Wonki One. Czyli nie będzie jakiegoś nowego castingu? Nie wiem, czy o tym mogę mówić. No, no dobra, no to okej, okay, to nie mówimy. Ale dobra, może powiem. Dobra, będzie, no. Będzie nowy człowiek. Okay. Ale nie będzie to zastępca Włodzia, tylko będzie to jeden z nas po prostu, nie? Będziemy wszyscy razem śpiewać. Tyle ci powiem. Takie BG złamane przez zespół Fox. No. Bananowy song w wykonaniu Wonki One. Fajnie. Po prostu rasowy zespół, nie? Wow, i będziecie grać i będziecie śpiewać. Tak. Ale czad. I będzie ten twój wspólnik, bo ja pamiętam, że jak wy graliście u Chylińskiej, to raz graliście w Łące, raz nie graliście, tak było tak na przemian, powiem ci. No, no wiesz co, musieliśmy jakoś po prostu, wiesz, dzielić się, inaczej, musieliśmy obdarowywać sobą, że tak powiem, parę zespołów, rzeczywiście był taki czas. Z czegoś trzeba żyć, nie? Tak, no tak, też, ale też po prostu chcieliśmy, wiesz, być i trochę tu, trochę tam, wiesz. Teraz będzie tak, że będziemy grali głównie z Łąką, no, ponieważ no, z Agnieszką już nie gramy. No i w międzyczasie będę starał się to łączyć ze swoimi graniami ewentualnymi, nie? Ty, ale wiesz, naprawdę, ja już się nie mogę doczekać tych koncertów. A potem zrobicie powrót Włodek tam, wiesz, i za 5 lat, nie? To powiem, powiem ci, że myślałem o tym, nie? Ale wiesz, tak często bywa w życiu. Bywa tak w życiu, no. Wiesz, tak, że przemieli się coś, wiesz. Że wiesz, trochę... No, a to pięknie. A wiesz, że na przykład jak ja rozmawiałam, ty pracowałeś ze Skawińskim i z Tkaczykiem kiedykolwiek? Wiesz co, nie pracowałem z nimi nad niczym, natomiast miałem niedawno ogromną przyjemność po prostu poznać ich tak bardziej i pogadać z nimi dłużej. Nie? Ja na przykład Grzegorza uwielbiam, to jest mój ojciec. Jak ja go zobaczyłem, on mnie zobaczył. No. Ja kiedyś na balu przebierańców przebrałem się za niego i ludzie myśleli, ja kupiłem takie rękawy, takie rajstopy. Okay. Ludzie myśleli, że ja sobie rękawy zrobiłem, nie? I taki tatuaż sobie walnąłem tu. I ja kiedy z nimi gadałem, to było, dałoby się odczuć, jak oni by, Agnieszka dałaby zielone światło, oni sami powiedzieli, 2 tygodnie i wracamy. No, kto wie. Ja się na tym wychowałem, bo cię pogówniasz. Tamten temat był mielony kilkakrotnie, nie wiem jaki jest finał tego, nie wnikałem, bo to nie są moje sprawy. Natomiast, no, jako fan ONA, pewnie, że chciałbym zobaczyć, stary, wiesz. Ty grałeś tam na Woodstocku, nie? Ten koncert z Agnieszką. Grałem. Stary, wiesz jak to brzmi? Ja do dziś mam, na przykład, jak mam tylko set Siłownia, to ja lubię te wasze utwory, wasze na przykład ONA i ja tam wiem, że teraz już wiem, znalazłem, ty tam śpiewasz chórki, nie? Tak, to ty tak. Trafiłem. No jest. I stary, rzeczywiście graliśmy nieco inaczej niż ONA, nie? Ale fajnie, ale z pazurem.
No tak, tak. Ty no te numery same już mają. Czyli na przykład siebie, numery z Pazurem i mógłbyś Cezarego Pazurę zaprosić na przykład. On kiedyś miał taką płytę, śpiewał, Majewski mu teksty pisał. Słuchaj, może w innym odcinku. Dlaczego? No kurde, youtuber popularny, nie no, śmieję się. Ale dobra, dużo się u ciebie dzieje. Coraz więcej i cieszę się, że wracam jakby do działalności po tym okresie stagnacji w pandemii, nie? Gdzie 3 lata po prostu, wiesz, dały mi w kość totalnie, myślałem, że się nie pozbieram, nie? Aż tak? No, naprawdę było źle. To dzięki, że przyjechałeś. Też i sobie mogliśmy pogadać. Nie, no. Zawsze cię zaproszę, bo ja uważam, że z tobą się dobrze gada. A teraz, moi kochani, czas na anegdoty przy wyłączonej kamerze. Powiem wam tak, ten człowiek musi założyć TikToka i Instagrama. Będę tak mielił, żebyś ty wiedzę sprzedawał ludziom. Jak na basie. Wiesz, ile jest profili chłopaków i dziewczyn, którzy uczą gry na basie? Powiem ci ja tak. Się na tym złapałem. Powiem ci tak. Biorę udział w warsztatach muzycznych, zdarza się. A, nie? U tego Wojtka Pilkowskiego. Tak, i uważam, że to jest po prostu fajniejsze, nie? Być tak? I na żywo po prostu się z kimś spotkać, zobaczyć to na żywo wszystko, a nie przez... A byłbyś w stanie zrobić ze mnie instrumentalistę? Ja tam... Nie wiem, musiałbym sprawdzić. Ja mam git, kiedyś przyniosę tu gitarę, najwyżej mi pokażesz, no, spoko, nie? Spoko. Umawiamy tak naprawdę się. To od ciebie zależy, wiesz, od tego jak będziesz ćwiczył i czy będziesz ćwiczył. Wiesz co, ja chciałbym ćwiczyć, tylko teraz ludzie zupełnie grają inną muzykę, niż którą lubię. W zespołach, albo jakiś metal. A ja wiesz, dla mnie metal to jest siłownia. Po co? Ja mam przyjemność z muzyki, a nie. No słuchaj, są miejsca, gdzie ludzie grają właśnie muzykę taką, jak lubisz. No. Poznaj tak, jest tak, wiesz, leciutko, wiesz, taka synkopa, wiesz. No. Na słabszą część. A, tak, to dobrze powiedziałem? Synkopa? To zależy. Ale teraz już zależy. Tak, no, synkopa rzeczywiście ma to do siebie, że jest taka przestawiona, nie? Jest takie hopsia, no. Wy, mam nadzieję, się nie będziecie przestawiać. Zapraszamy serdecznie na koncerty Bartka Królika, na męskie granie orkiestra. Całe wakacje z Bartkiem, potem się spotykamy, jak będzie premiera płyty, sprawdzajcie jego single. No cóż, pan od muzyki. Zacząłem panem od muzyki i skończę. Dzięki za rozmowę, bo moglibyśmy gadać 3 godziny, no tak. Ale będziemy musieli zaraz kartę zmienić, a tego nie chcemy. Widzimy się jesienią z Bartkiem w innych okolicznościach, mam nadzieję lepszych, gdzie już będzie więcej koncertów, więcej propozycji. I po prostu będzie produkował najlepsze płyty, jakie tylko usłyszycie na naszym polskim, a może też europejskim, światowym rynku muzycznym. Bartek Królik, dzięki za rozmowę. Dziękuję.